Grudziądz odwiedził profesor Leszek Balcerowicz, który w cyklu spotkań w całej Polsce prowadzi obywatelską kampanię Forum Obywatelskiego Rozwoju. W książce pod tytułem Odkrywając Wolność, zaprezentowanej na spotkaniu, znajduje się zbiór 50 dzieł klasyków myśli wolnościowej. W trakcie spotkania uczestnicy mogli zadawać pytania, także w osobnej części przeznaczonej dla mediów. Po wykładzie każdy mógł zakupić książkę z dedykacją i podpisem profesora. Przed spotkaniem ze studentami, mediami i mieszkańcami profesor Leszek Balcerowicz spotkał się w Urzędzie Miejskim m.in. z prezydentem Robertem Malinowskim, Tomaszem Pasikowskim, byłym prezydentem Grudziądza i wiceprezesem NWP, wiceprezydentami Markiem Sikorą i Przemysławem Ślusarskim. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w tym profesor Włodzimierz Karaszewski, który jest pełnomocnikiem rektora UMK, i dr Leszek Czaplewski z UMK. Zapraszamy na konferencję prasową, a także do osobnego materiału, w którym prezentowane są urywki wykładu profesora Leszka Balcerowicza. Dwa lata temu, w konsekwencji drastycznie ograniczono składkę do funduszy emerytalnych z ponad 7 do trochę więcej niż 2 i obiecano jednocześnie, że ona ma wzrosnąć powyżej 3 w następnym roku. Od paru tygodni mamy do czynienia z takimi rozmaitymi sygnałami, z których najbardziej wyraziste i najbardziej niepokojące są sygnały z Ministerstwa Finansów. Te sygnały skierowane są nie na całość systemu emerytalnego, tylko na jego jedną część, to znaczy tam, gdzie się gromadzi oszczędności emerytalne Polaków. I jeżeli przyjrzeć się wypowiedziom, to one nie mają nic wspólnego z analizą, nie mają nic wspólnego z jakąś rzetelnym porównaniem, one się wpisują w pewien ciąg pomówień. I to stanowi na przykład, że tam się marnuje pieniądze. Albo twierdzenie, które musi zdumiewać w ustach kogoś, no kto wie, że gospodarka rynkowa się bardziej sprawdza. Mianowicie oskarżeniem jest to, że fundusze gromadzące, a w szczególności emerytalne, są prywatne. To traktowane jest jako oskarżenie zarówno przez ministra Rostowskiego, ministra finansów obecnego rządu, jak i przez Jarosława Kaczyńskiego, który jest przywódcą opozycji. Dla wielu osób fakt, że coś jest prywatne, jest zarzutem. Ale czy to powinno być traktowane jako zarzut? Oczywiście. No nie. Jeszcze rząd zobowiązał się do przedstawienia analizy całości systemu emerytalnego i ci, którzy uważają się za świadomych obywateli, powinni się domagać od rządu rzetelnej analizy całości systemu. Całości. I nie powinni godzić się na zastąpienie całościowej, rzetelnej analizy tym, co się dzieje do tej pory. Proszę bardzo. Czy w takim razie uspokoił Pan dzisiejszy 30-40-latków, że kiedy oni będą na emeryturę i będą mówić właśnie z OFE, to nie będą tam emerytury głodowe, bo tak się też mówi, że te pieniądze niestety będą śmieszne, nawet były wyrobione parę lat temu, że to wzrosło. Państwa, pieniądze będą bardzo niskie. Z czego powodu? Z powodu drastycznego okrojenia składki. No skąd się mają być większe pieniądze? Jeżeli byłyby większe pieniądze, gdyby utrzymano składkę 7,3, bo wtedy miałoby co inwestować, drastyczne ograniczenie składki, to spowoduje oczywiście ograniczenie skali wypłat z OFE. To, co nagromadzone, jest dosyć pokaźne, ale z punktu widzenia przyszłości to będzie mniejsze. Ten ruch, który wykonano już 2 lata temu, spowodował, że przyszłe emerytury w dużo większym stopniu niż planowano na początku będą zależały od tego, co będzie w ZUS-ie. A w ZUS-ie, przypominam, nie ma żadnych oszczędności, nic się tam nie gromadzi. Czy w gruncie rzeczy politycy mogą dużo naobiecywać i obiecywali, ale jakie naprawdę będą emerytury, to będzie zależało od przyszłego stanu gospodarki. Jak dużo obiecują, ale będzie w Polsce mało reform, to oczywiście, że nie będzie żadnych pieniędzy na jakieś większe emerytury. Natomiast w funduszu kapitałowym emerytury nie zależą od widzimisię polityków, tylko od tego, ile się nagromadziło, ile się zainwestowało. A wybór, kolejny raz jest taki wybór, czy wobec napięć w budżecie ci, co rządzą, wybiorą
dalszy skok na oszczędności emerytalne Polaków, czy zrobią więcej reform, to znaczy odbiorą przywileje socjalne takim grupom, które je wywalczyły. Moim zdaniem rządzących należy oceniać po tym, co robią. Chcę od razu powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na wypowiedzi przedstawicieli opozycji, przynajmniej części opozycji, no to one się nie różnią specjalnie od tego. To jest mniej więcej na jedno kopyto, że źle jest to, co jest prywatne, dobre to jest to, co pozwala zadać pytanie, czy w tej ważnej dziedzinie w ogóle mamy opozycję. W kontekście wykładu wpływ podatków na kondycję gospodarki, na rozwój gospodarczy, jak skomentuje Pan ostatnie dane odnośnie spadku wpływu z akcyzy na papierosy? Czy tu minister finansów trochę przeholował, podwyższając tego wysokości? Proszę Państwa, nie dałem tego dokładnie i w związku z tym się wstrzymuję z jakąś ostateczną oceną. Trzeba by zobaczyć, jakie czynniki, czy może czynnik bardzo ważny z punktu widzenia zdrowia, że Polacy, mniej Polaków pali. Do czego zachęcam, chociaż byłem ministrem finansów, także to byłoby najlepsze prozdrowotne. Czy, nie wiem, dlatego, że jest większy przemyt. Więc wstrzymywałbym się przed... Tutaj dopytam w tym kontekście właśnie wzrost szarej strefy. Natomiast oczywiście generalnie można powiedzieć tak, że jest w każdym podatku taki punkt, po którego przekroczeniu wpływy podatkowe spadają. To się nazywa krzywa Laffera. Czyli, że jeżeli by, no, gdyby podatki stanowiły 100% dochodu, to kto by płacił? No. Ciekawe, albo 0%. No ale czy w danym przypadku mamy do czynienia już z takim przegięciem, czy nie, no to wymaga dodatkowych badań. Pytanie pana profesora powinno zostać zlikwidowane powiatem. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak pana zdaniem powinny wyglądać relacje między samorządem a państwem? Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że państwo zbiera obowiązki przekłada na samorząd, który państwo ustawa świetlowa, natomiast samorząd nie może sobie poradzić z takim zadaniem i siłą rzecz musi to przełożyć na mieszkańców. Pytanie o relacje między państwem i samorządem. Zacznę może od wyjaśnienia. Samorząd jest to, co nazywamy samorządem, jest częścią państwa. W Polsce upowszechniło się niefortunne nazewnictwo. Jest państwo, a samorząd. Poprawna nazwa jest władza lokalna. Po angielsku mówimy local government, central government. Niektórzy przedstawiciele władzy lokalnej czasami myślą, że nie są częścią państwa. Oni są częścią państwa. Przecież z faktu, że są wybierani, to nie znaczy, że nie są częścią państwa. Posłowie też są wybierani. To jest pierwsza rzecz, i to jest ważna, bo czasami w ogóle się zamazuje rzeczywistość. Teraz przechodzę do pana pytań. Tak, ja z perspektywy można uznać, że po pierwsze lepiej byłoby, żeby nie wprowadzono powiatów. To był błąd. Ja byłem w tej koalicji, która to zrobiła, więc proszę to traktować jako przyznanie się tutaj do błędu. Osobiście Unia Wolności dążyliśmy do tego, żeby powiatów było daleko mniej. Ale potem już z przyczyn innych niż merytoryczne, jak poobiecywano tych powiatów dużo więcej. I należałoby przeanalizować oczywiście. Zgadzam się. Należałoby przeanalizować, czy te funkcje, które powiaty mają, usprawiedliwiają ich istnienie w ogóle, albo czy istnieje, na pewno nie usprawiedliwiają istnienia wielu powiatów. I reforma powinna objąć również to. Odpowiedzi na drugie pytanie. Jest takie zjawisko. Znaczy politycy, przynajmniej niektórzy, lubią obiecywać. Ale jak się najlepiej obiecuje, jeżeli się nie płaci za obietnicę? Skąd obietnice w ZUS-ie, bo rachunki przyjdą później. Skąd się wzięły problemy z reformami, ze starym systemem ZUS-owskim? No tam poobiecywano wielu grupom zawodowym wcześniejsze przejście na emeryturę. Czego się nie dało sfinansować bez ruiny państwa. Te obietnice zostały wyprodukowane w latach 80. w czasach stanu wojennego. To był rachunek nie do spłacenia później, stąd ta reforma, która była potrzebna. No i podobnie jest taka tendencja do tego na szczeblu centralnym, żeby prezentować się jako dobroczyńca, nakładając na władze lokalne pewne obowiązki, niekoniecznie zawsze wraz z dodatkowymi pieniędzmi. Jest taka tendencja. Ja uznaję. Tyle tylko, że nie wszystkie władze lokalne są dostatecznie aktywne. Dlaczego dopiero teraz nabrzmiewa słuszny protest przeciwko temu, że nałożono na władze lokalne obowiązki podwyżek płac nauczycieli bez żadnej reformy?
bez żadnej reformy, prawda, odgórnej i nie dostarczono dużo wielu przyczyn. A ile samorządów, ile władz lokalnych zrobiło u siebie reformę wcześniej? Tu z panem prezydentem Malinowskim właśnie rozmawiałem. No i dowiedziałem się, że wcześniej, tak, zrobiono analizę sytuacji demograficznej, co jest chyba dosyć łatwe. I zastanowiono się, ile będzie uczniów, ile będzie potrzebnych nauczycieli. To się dało zrobić przecież. Ale mam wrażenie, że mało władz lokalnych to zrobiło. W rezultacie braku reform doszło do napięć finansowych i dopiero z opóźnieniem zaczął się jakiś ruch. No, zróbmy więcej reformy. Dobrze, że to jest ruch. Ale jeszcze lepiej byłoby, żeby władze lokalne w szerszym zakresie zabierały się u siebie na reformy, co znaczy, że trzeba się komuś przeciwstawić. Nie ma reformy bez przeciwstawienia się jakiejś grupie. No, jakiejś przynajmniej grupie zawodowej. Jeszcze jedno pytanie. Zabudowałem się na to szkolnie obywatelskiej, ale jeśli tak, to w jakiej dziedzinie? Czy zabudowałem się pan na platformie obywatelskiej? Proszę Państwa, ja staram się odnosić do propozycji, do działań, a nie do partii, bo unikam to jakichś etykiety. Mogę powiedzieć tylko to, w związku z tym będę konsekwentny, może powiedzieć tylko tyle, że przydałaby nam się o wiele lepsza opozycja, żeby nie było tak, że opozycja zgadza się z rządem wtedy, kiedy mamy propozycje złe. Na przykład to, co ten szum wokół podróżnych Polaków, a jak rząd proponuje coś dobrego, to zwykle blokuje. Tak nie musi być. Nie jest to normą każdej demokracji. Jest ileś krajów demokratycznych, kiedy jest współpraca w jakimś zakresie. Niemcy. Niemcy są teraz w lepszej sytuacji niż większość krajów Unii Europejskiej, dlatego że 10 lat temu rząd socjaldemokratyczny, rząd Gerharda Schrödera, czyli w życie reformy pod nazwą Agenda 2000, deregulując rynek pracy, ograniczając wydatki. Te reformy były popierane przez główną partię opozycyjną. Co więcej, ta partia opozycyjna krytykowała rząd Schrödera, że za mało rządu. Jaką my mamy opozycję? Popatrzcie. I my musimy naciskać na opozycję, przynajmniej ci, żeby nie tylko na rządzących. Bo bywa tak, że jeżeli krytykujemy rządzących, to możemy de facto popierać opozycję, która jest jeszcze gorsza. I tak w Polsce jest. Ja popatrzę na główne propozycje, one są jeszcze gorsze. Ale generalnie jest tak, że bez dodatkowego nacisku z polskiego systemu partyjnego nie wyjdą propozycje, których realizacja jest konieczna, żeby w Polsce nie doszło do trwałego spowolnienia gospodarki. Jak na razie żadna partia nie proponuje, czy żadna koalicja takich posunięć. Czyli obrotna jest stawka i tego się nie... No po prostu musi być silniejszy nacisk. Ale w tym nacisku trzeba, mówię, powtarzam, nie tylko patrzeć na rządzących, ale także na to, co proponuje i robi opozycja. Zostaje znak, że musimy ruszyć do Bydgoszczy.